25, 26. 24, tak? Gratuluję panu. Cześć. 27, 28. 25? Tak. Gratuluję serdecznie. Proszę bardzo. 29, 30. Dziś to bardzo wzruszający moment, dlatego że oprócz wielu dużych inwestycji próbujemy realizować te inwestycje, które bezpośrednio dla mieszkańców przekładają się na dach nad głową, na możliwość realizacji zajęć z terapii zajęciowej. Nie był to łatwy projekt i szczególnie serdecznie chcę podziękować panu naczelnikowi Leszkowi Szczygielskiemu, który, kiedy przyjęliśmy go do Wydziału Obrotu Nieruchomościami, dostał jako pierwsze wyzwanie, nie wiedząc jeszcze, jak wiele problemów za tym projektem się kryje. Ale pan naczelnik poradził sobie doskonale z całą grupą urzędników, z całą grupą ludzi dobrej woli, tak więc serdecznie, serdecznie dziękuję i już w tym momencie proszę o duże brawa dla pana naczelnika. Szanowni Państwo, budynek przez Was doskonale znany, bo przecież tu w tym miejscu stoi od lat wielu i raczej straszył niż zachęcał do odwiedzin. Ale budynek, który przecież mógł mieć swoje przeznaczenie i za chwilę to Państwo znajdziecie w nim swój dach nad głową i wierzę, że będzie Wam się tu dobrze mieszkało. Nad tym budynkiem, jak pani kierownik powiedziała, pochyliliśmy się od naszego pierwszego spotkania, bo oczywiście i mieszkania dla naszych mieszkańców i miejsca dla realizacji zadań organizacji pozarządowych są dla nas bardzo ważne. Tak więc już w 2010 roku próbowaliśmy podejść pod ten projekt, którą ścieżką zrealizować zadanie. Wystąpiliśmy do Banku Gospodarstwa Krajowego po dofinansowanie, może nie za duże dofinansowanie, ale jednak 30% dofinansowania remontu tego budynku spowodowało, że 4,5 miliona, które trzeba było wydać na budynek, stało się łatwiejsze. Tak więc przy 30% dofinansowaniu resztę wysiłku poniosło miasto i dziś z największą radością, z największą satysfakcją oddajemy Państwu 40 mieszkań, które wierzę w tym miejscu będą tym najsympatyczniejszym miejscem dla 40 zabrzańskich rodzin. Ja jeszcze raz wszystkim, którzy pomogli w realizacji tego projektu, dziękuję. Państwu gratuluję i życzę, żeby Wam się tu po prostu dobrze mieszkało, a ze swej strony obiecuję, że dalej będziemy rewitalizować tą piękną przestrzeń przecież w centrum miasta. Wiecie Państwo doskonale, że przygotowujemy się do rewitalizacji terenów nad Bytomką, tak projekt się nazywa, ale Bytomka szeroko się rozprzestrzenia, tereny nad Bytomką szeroko się rozprzestrzeniają. Tak więc w ramach tego projektu również powinny być zrekultywowane tereny niedaleko tego obiektu. Tak więc wierzę, że Państwo nie tylko piękne mieszkanie, ale w pięknym terenie będziecie mieszkać. Jeszcze raz życzę dużo satysfakcji z przebywania w tym miejscu. Wszystkiego dobrego. Po 9 latach czekania i składania tydzień, w końcu własne, nie? Mieszko. Tym bardziej, że się ma dziecko i to jest ta stabilność teraz, że nie musimy martwić się o te własne właśnie, że wydać się możemy myśleć też teraz o niej, dla niej to was wszystko, więc. A ona jak oglądała zawsze z nami mieszkania, więc zawsze meldowała sobie, że rysowała nam, tu mój pokoik będzie, tu łazienka. 25, 26. 24, tak? Gratuluję panu. Cześć. 27, 28. 25? Tak. Gratuluję serdecznie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. 29, 30.